Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Świrski. Dzisiaj jest 25 grudnia 2023 roku, pierwszy dzień świąt, godzina 15.03. No i postanowiłem po 9 latach wrócić do wideoblogowania, a no, w tamtych czasach przed 2015 rokiem robiłem wywiady z rozmaitymi ważnymi osobami z tej prawej strony sporu politycznego. Czasem coś opisywałem historycznego. No teraz jako przewodniczący Krajowej Rady Rady Telewizji no, muszę mieć możliwość poinformowania społeczeństwa o tym, jakie są prawdziwe działania Krajowej Rady, prawdziwe intencje i co kieruje mną jako przewodniczącym Krajowej Rady przy wydawaniu rozmaitych decyzji, ale także chodzi o komentarz na temat tego, co się dzieje, aby obywatele wiedzieli, jakie jest stanowisko mojej i Krajowej Rady Radiofonii Telewizji na poszczególne tematy w stosunku do poszczególnych tematów. Przede wszystkim to, co za oknem, to co w tej chwili się dzieje, czyli działalność pułkownika Sienkiewicza, pełniącego funkcję ministra kultury, który w bezprawny sposób zmienił zarządy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. To jest działalność bez precedensu. Nie tylko dlatego, że nie miał do tego prawa, ale także dlatego, że postępując w ten sposób, czyli jako organ właścicielski, jak się powoływał na to, z wykorzystaniem kodeksu spółek handlowych, zmienił zarządy spółek medialnych, do których nie ma prawa zmieniać, dlatego że istnieje przepis mówiący o tym, konstytucyjny przepis, mówiący o tym, że w Polsce obowiązuje konstytucja, a źródłem prawa jest konstytucja i ustawy. Artykuł 7 Konstytucji mówi, że organy publiczne działają w ramach i na podstawie prawa. Więc pułkownik Sienkiewicz, złamał i konstytucję, i dwie ustawy. Ustawę o radiofonii i telewizji, gdzie Krajowa Rada jest wymieniana jako organ mający do coś wspólnego z mediami publicznymi i ustawę o Radzie Mediów Narodowych, gdzie jest mowa o tym, że to Rada Mediów Narodowych ma prawo i obowiązek kontrolowania zarządów i władz spółek medialnych, publicznych spółek medialnych. Nawet gdyby pułkownik Sienkiewicz uznał, że Rada Mediów Narodowych z jakichś powodów nie ma prawa, ponieważ jest dyskutowany przez wszystkich przepis czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego na temat Rady Mediów Narodowych, to tak czy owak w poprzednim stanie prawnym przed 2016 rokiem to Krajowa Rada Radiofenii Telewizji mianowała zarządy i władze spółek, a nie minister kultury. Ustawa radiofonii i telewizji, a także ustawa o Radzie Mediów Narodowych jest tak zwanym lex specialis. A jeżeli jest coś lek specialis na, dotyczące jakiegoś mm, problemu, jakiegoś czy szczegółowej sprawy w państwie, to sz, przepisy bardziej ogólne, na przykład kodeks spółek handlowych, na który powołuje się minister Sienkiewicz, nie obowiązują w tym konkretnej, konkretnej sprawie. Więc zabieg pana ministra Sienkiewicza jest całkowicie bezprawny. Tak należy to uznać. I dotyczy to spółek Telewizja Polska i Polskie Radio S.A. I dotyczy to także Polskiej Agencji Prasowej, która także ma własny lek specjalizm, mianowicie ustawę o Polskiej Agencji Prasowej. Tam także jest pisana Rada Mediów Narodowych do mianowania władz. A więc to jest pójście na skróty na podstawie uchwały, która została przez Sejm wydana 19 grudnia. I powtarzam znowu, źródłem prawa w Polsce nie jest uchwała Sejmu, to jest tylko wyraz woli pewnego Opinii na, na jakiś temat, tylko ustawy. Więc jeżeli y, minister Sienkiewicz, czy ogólnie uż, obóz rządzący, po 15, teraz po, po dojściu do władzy w grudniu, gdyby obóz rządzący chciał y, zmieniać y, przyporządkowanie właściwości, kto y, ma prawo mianować zarządy spółek medialnych, publicznych, no to najpierw powinna być zmieniona ustawa o Radzie Mediów Narodowych, ewentualnie ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii Telewizji i dopiero potem wszystkie inne działania. Nic by się nie stało. Nie byłoby tego oburzenia społecznego i buntu społecznego przeciwko tym działaniom. Otóż, jeżeli można w sposób bezprawny zmienić władze spółek publicznych, medialnych, nie oglądając się na nic, dając za podstawę prawną prawo, które nie działa w tym konkretnym przypadku, i uchwałę Sejmu, to znaczy, że można wszystko, że obywatele mogą się spodziewać wszystkiego, ponieważ ustawodawca, zarówno ustawy o radiofonii i telewizji, jak i Radzie Mediów Narodowych, jak i twórcy Konstytucji nie spodziewali się, że może być akcja ministra konstytucyjnego, w dodatku, nie, ministra, który by po prostu tak złamał konstytucję, w ten sposób i pozostałe ustawy. To jest rzecz bez precedensu i technicznie rzecz biorąc mamy do czynienia na podstawie przepisów. Patrząc na przepisy, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z zamachem stanu. Po prostu złamano konstytucję, złamano przepisy, mianowano nowe władze spółek bez oglądania się na nic. W związku z czym jest to pewnego rodzaju zamach stanu, nie w przypadku obalenia władz konstytucyjnych, ale obalenia. Istotnych prerogatyw urzędów, które są wymienione w ustawach, powołane ustawami. Dlaczego, jak powtarzam, minister kultury nie miał prawa. Ale jest tutaj także drugi problem, wydaje się głębszy, bo uzasadnienia mówiące o tym, że należało zmienić władzę telewizji i radia. Mówią o rzekomym y, braku y, pluralizmu w mediach. No, oczywiście pluralizm w mediach w Polsce do, do niedawna istniał. Znaczy były, były całe media komercyjne i była telewizja Polska i polskie radio, które miały inny, inny sposób relacjonowały rzeczywistość, bardziej y, zwracają uwagę na inne problemy niż media komercyjne. No to to jest pluralizm, właśnie, że jeżeli są dwa różne spojrzenia dostępne dla obywatela i może sobie włączyć albo jedno, albo drugie. Tego w tej chwili nie będzie, ponieważ Telewizja Polska w rękach osób obcych, zarządzających majątkiem publicznym bez upoważnienia, tak to się technicznie nazywa, wyłączyła TVP Info. Zostały wyłączone niektóre rozgłośnie regionalne. Zostały wyłączone kanał TVP Info, TVP World. No i w tym momencie mamy do czynienia z przekroczeniem prawa. Tego prawa już szczegółowego dotyczącego działań, działania telewizji Polskiej i e, polskiego radia, jeżeli tam zostało coś wyłączone, chociaż raporty teraz na ten temat, co zostało wyłączone, zbieram. Otóż e, istnieje coś, co w ustawie o radiofonii telewizji e, nazwane zostało karty powinności. Otóż media publiczne mają obowiązek w określonym terminie składać do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji karty powinności, w których jest sprecyzowane, co będą w danym okresie realizować z misji publicznej i w jaki sposób. Tam w ekspresji z Werbis jest wymieniony kanał TVP Info. W związku z czym wyłączenie kanału TVP Info teraz w tej sytuacji tego kryzysu jest po prostu przekroczeniem zobowiązania, które zarząd Telewizji Polskiej złożył w stosunku do Krajowej Radiofonii Telewizji o emitowaniu takiego i innego programu. Co to oznacza? Oznacza, że został złamany podstawowy obowiązek Zarządu Telewizji Polskiej, bez względu na to, kto jest w tym zarządzie w tej chwili. Mówimy o formalizmach. No i osoby obce działające bez upoważnienia, które uchwyciły w tej chwili władzę w Telewizji Polskiej, nie przywracając kanału TVP Info, po prostu łamią prawo. Karta Powinności jest takim zastępnikiem czegoś, co w stosunku do mediów komercyjnych nazywa się koncesja. Gdyby bez zgody Krajowej Radio Radiofonii i Telewizji jakaś, jakaś telewizja komercyjna po prostu zamknęła kanał, przestała go nadawać, to, to byłby powód do odebrania koncesji. Telewizji polskiej nie można odebrać koncesji, no bo ona jest, figuruje w ustawie jako spółka, bo pamiętajmy, że w 1992 roku została, ona powołana właśnie na mocy ustawy, został zlikwidowany radiokomitet, ten komunistyczny twór, który jeszcze w 1992 roku funkcjonował, zostały powołane spółki Polskie Radio, Telewizja Polska i 17 spółek regionalnych Polskiego Radia. No, ale karta powinności telewizji polskiej obowiązuje bez względu na to, kto jest tym, kto ma władzę nad telewizją polską, tą faktyczną władzę nad telewizją polską. A wiemy w tej chwili, że została ona przejęta, ta władza, przez osoby obce, działające bez upoważnienia. To brzmi strasznie, jeżeli się na to spojrzy, dlatego że wyłączono sygnał i Cały ten Departament Emisyjny Telewizji Polskiej znalazł się w rękach nie wiadomo kogo. A pamiętajmy, że Telewizja Polska jest jednym z elementów, nawet jeżeli nie w sposób prawny, no to jest elementem infrastruktury krytycznej państwa. W momencie zagrożenia to przecież obywatele z Telewizji Polskiej mają się dowiedzieć, co się dzieje. Czy jest katastrofa, czy jest jakieś zagrożenie, czy jest wojna. No i teraz nie wiemy. Tak naprawdę, jakie są intencje tych osób? Kto to jest w ogóle? Skąd się te osoby wzięły? Czy zostały sprawdzone kontrwywiadowczo? Mamy wojnę za granicą, za granicą Polski. Wiadomo, że Polska jest następna na celowniku. Co tu się w ogóle dzieje, drodzy państwo? To do, każdy z nas, każdy obywatel musi sobie zadać pytanie, co tak naprawdę się dzieje. I ostatnia rzecz. W mediach społecznościowych trafiają się takie zapytania, mówiące: A co Krajowa Rada na to może zrobić? Co tu Krajowa Rada może zrobić? Otóż, jeżeli chodzi o samo mianowanie członków zarządów, no to, jak Państwu przed chwilą powiedziałem, Krajowa Rada nie ma tutaj kompetencji, ale oczywiście ma kompetencje dotyczące sprawdzenia wykonywania misji publicznej i właśnie karty powinności i w jaki sposób zostały wykorzystane środki przydzielone przez Krajową Radę. W ramach tego, tych środków pieniężnych, które dostaje Telewizja Polska na swoje działanie, w ramach abonamentu i rekompensaty, która, która w tym budżecie została przedstawiona w wysokości 3 miliardy złotych. No, a wiemy już w tej chwili, że pan prezydent zawetował tą ustawę około budżetową, mówiącą o tych pieniądzach, ponieważ no, trudno się nie zgodzić z panem prezydentem, że trudno, nie można dać pieniędzy na Działalność instytucji, która jest tak naprawdę wiadomo, w ich rękach. Więc będzie, sprawdzamy w tej chwili. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dostało do mnie polecenie na dokładne przypatrzenie się sposobu realizacji misji publicznej. Jeżeli ta misja publiczna nie będzie realizowana, no to będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje w stosunku do osób, które mają rzeczywistą władzę w telewizji polskiej w tej chwili. Klasyczny spór w tej chwili kto ma władzę i tak naprawdę Zdecyduje o tym wpis do KRS-u, jeżeli ten KRS będzie e, dokonany. I tutaj muszę powiedzieć, że e, złożyłem pismo do KRS-u e, jako przewodniczący Krajowej Rady, Rady Rady i Telewizji z wnioskiem o odmowę wpisania do KRS-u tych nowych władz e, mianowanych przez ministra Sienkiewicza. E, pytanie, jaki jest interes prawny, czyli czy mam legitymację czynną do tej y, sprawy. Ota, otóż tak, reprezentuję Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, y, a y, ta legitymacja czynna opiera się na zapisie Konstytucji. Artykuł 213 Konstytucji mówi o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest strażnikiem wolności słowa, y, prawa do informacji i y, interesu publicznego w mediach, w ogóle w mediach. No, media, w ogóle, to także media publiczne, a interes publiczny w mediach to jest to, żeby był tam ład prawny zachowany, żeby prawo było przestrzegane. No i stąd ten mój wniosek do KRS, czyli do Krajowego Rejestru Sądowego, który rejestruje wszystkie spółki, o niewpisywanie tych, tych nowych osób do krs do momentu oczywiście wyjaśnienia na sposób prawny całej tej sprawy. I tutaj ta inicjatywa Pana Prezydenta, żeby uchwalić nowo, nowe prawo na ten temat, wydaje się jakimś rozwiązaniem całej tej sprawy, jeżeli oczywiście to się uda, czy będzie wola po, tam, po, po stronie rządu, żeby taką tą sprawę rozwiązać, a nie pozostać w sytuacji bezprawia. Krajowa Rada Rady Telewizji także wystosowała na ostatnim swoim posiedzeniu tu przed świętami Apel do pana premiera Donal Donalda Tuska o zaprzestanie eskalacji bezprawia w Polsce, no bo tego rodzaju działanie, jak opisane przez mną przez chwilę, związane z mediami publicznymi, jest po prostu eskalacją bezprawia. Można się spodziewać w tej chwili wszystkiego łamania prawa także przez innych ministrów, którzy na podstawie uchwały będą chcieli zmieniać jakieś sprawy, które wymagają ustawy, a nie uchwały czy jednoosobowej decyzji jakiegoś urzędnika. No, jeżeli pojawiło się takiego rodzaju działanie, to można się spodziewać, że będą także inne działania. No i tutaj wracamy znowu do mediów publicznych. Do konsekwencji tego, co się wydarzyło przed świętami ze spółkami medialnymi. Otóż dochodzą informacje od twórców, że po pierwsze zlikwidowano całe archiwum TVP-Info, portalu TVP-Info, że tam nie ma tych artykułów, które się przez te wszystkie lata pojawiały, a także że zlikwidowano dostęp na VOD telewizji polskiej. Zlikwidowano dostęp do na przykład serialu Reset i do innych, do serialu mówiącego o resortowych dzieciach, ale nie tylko. Na przykład dowiedziałem się ze zdumieniem, że zlikwidowano program, programy, filmy na temat polskiego folkloru i polskiej muzyki ludowej, co wydaje się zdumiewające, ale jeżeli się myśli konsekwencjami, jaki jest cel tych, tych wszystkich działań, to właśnie ostatecznym celem działań Ministra Kultury o Zgrozo. Jest nie tyle zawładnięcie telewizją, żeby nie była ona pluralistyczna, żeby głos w mediach dostępnych w Polsce był jeden, żeby nie było różnych głosów na te same sprawy, różnych poglądów prezentacji publiczności, ale także widać tutaj chęć do ograniczenia dostępu do kultury narodowej. Nie tylko do serialów wyjaśniających rzeczywistość polityczną, czy na przykład Reset, ale także do kultury narodowej, no bo co to znaczy, że znikły audycje na temat muzyki ludowej? Odpowiedzmy sobie na to pytanie wszyscy i wyciągnijmy odpowiednie wnioski. Organ konstytucyjny, jakim jest Krajowa Rada Rady Telewizji i przewodniczący Krajowej Rady, będą dalej działać i monitorować to, co się wydarzyło i co się wydarza. I będziemy stać w obronie wolności słowa i w obronie interesu publicznego w mediach interes publiczny w mediach to jest działanie prawa, przestrzeganie prawa koncesyjnego, przestrzeganie praw konstytucji mówiących na przykład o wolności słowa, o dostępie do informacji i będziemy także domagać się przestrzegania prawa prasowego, które także jest elementem ładu medialnego w Polsce, a prawo prasowe, artykuł 6, 10, i 12 mówią o obowiązkach dziennikarzy, o tym, że media mają obowiązek rzetelnie informować o opisywanych zjawiskach, o tym, że dziennikarze są mają służyć państwu i społeczeństwu, w sensie dobrego, dobrej służby publicznej. No i o tym, że media są wartością niosącą kulturę. To wszystko jest obowiązkiem tych, tych wszystkich, którzy się mediami zajmują. Nie ujadaniem i szczuciem politycznym, ale obowiązkiem jest niesienie informacji, rzetelnej informacji. Brak telewizji publicznej na obecnym rynku medialnym to jest właśnie brak spojrzenia na sprawy z innej strony niż robią to media komercyjne. I to jest w tym momencie ograniczenie wolności dostępu do informacji dla obywateli.